Dobrze. Raczej te poprawki zostaną przeanalizowane na najbliższym posiedzeniu komisji statutowej, jeżeli będą faktycznie zasady, to pojawi się to w formie projektu uchwały zmieniającej statut. Tu pan radny składa wniosek, tak? Do przegłosowania, do poprawek, także musimy to przegłosować w tym momencie jako radni. Poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian statutu i ja wiem, że każdą z tych zaraz przegłosujemy, nie ma problemu. Proszę bardzo, pan to wszystko, panie Pawle? Proszę bardzo. Pan przewodniczący. Składam wniosek o przegłosowanie tutaj poprawek do statutu. Zgodnie z paragrafem 36 uchwały nr 23/172/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29.06.2016 w sprawie uchwalenia statutu gminy Rabka-Zdrój składam wniosek dotyczący zmian w projekcie uchwały na wniosek przewodniczącej, na wniosek przewodniczącego doraźnej komisji statutowej w sprawie zmiany statutu gminy Rabka-Zdrój. Punkt pierwszy. W paragrafie 25 punkt drugi dodaje się punkt 8, który otrzymuje brzmienie wszystkich zapytania mieszkańców. Punkt 8 będzie zamknięcie sesji, zmienia oznaczenie na punkt 9. Punkt drugi. Zmienia się paragraf 29 pod punkt 4 i 5, które uzyskują brzmienie. 4. Osoba nie będąca radnym może składać wnioski w punkcie i sesji dotyczącym rozpatrywania danego projektu uchwały oraz wnioski i zapytania w punkcie. Wnioski i zapytania mieszkańców w sprawach ważnych dla gminy. Punkt pierwszy. Wniosek o zabranie głosu składa się do przewodniczącego Rady Miejskiej z podaniem projektu uchwały i zakresu projektu uchwały, którego wniosek dotyczy, bądź też z podaniem tematu zabrania głosu w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców. Drugi punkt. Wniosek składa się w biurze Rady na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej do 10 minut przed otwarciem sesji. Punkt trzeci. Przewodniczący może udzielić głosu takiej osobie. W przypadku odmowy należy uzasadnić taką odmowę po otwarciu sesji. Punkt piąty. Łączny czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Wnioskodawca ma prawo do odniesienia się bezpośrednio do słów dopiero co wypowiedzianych przez dyskutanta, to jest ad vocem. Punkt trzeci. W paragrafie 45 dodaje się punkt szósty, który otrzymuje brzmienie. Obrady Rady Gminy, to jest oraz komisje są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy. To jest na ręce przewodniczący. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie. Chwileczkę. Proszę Państwa, nie wiem czy dobrze myślę, ale tyle tych punktów tu jest, że jeśli będziemy analizować każdy punkt oddzielnie i zasadność jego i przegłosować, będzie złapie nas wieczór. No, musimy, panie przewodniczący. Dlaczego pan tego nie dlaczego? Chwileczkę, ja pozwolę, ja skończę i oddam panu. Ja komisji i powiedziałem, że pan, oczywiście. Proszę państwa, jest to dosyć skomplikowana materia. W związku z powyższym są, ja proponuję, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani, w sensie tym, żeby przepraszam bardzo, na razie ja mówię, za chwilę oddam panią głos. Proszę państwa, żeby wszyscy byli, oczywiście prawo było usatysfakcjonowane tym, że wszystko jest zgodnie z prawem, proponowałbym, co nie wiem, będę pytał zaraz, o zawieszenie tego punktu dzisiaj, wycofanie po prostu tego projektu, ponownie skierowanie na komisję i przeanalizowanie na komisji, przygotowanie tego i dopiero podjęcie uchwały już odpowiednio sprecyzowane. To jest jedno moje pytanie tylko do pani mecenas. Drugie pytanie mam do państwa. Kto w tej sprawie chce zabrać głos? Proszę uprzejmie. Proszę pan Robert. Ja tu przychylam się do pani już opowiedziała. Panie Marku, a czemu pan tam na komisji nie tak? Już odpowiem panu. Po pierwsze jest tak. Statut zezwala na to, żeby radny sobie do każdego punktu uchwały złożył wniosek na sesji. Tak jest w statucie. Po drugie, pan radny Paweł Rogowski
chciał złożyć poprawki na komisji statutowej, gdzie wyraźnie pan przewodniczący komisji statutowej powiedział, żeby złożył wnioski na piśmie i ma prawo takie tak samo złożyć na piśmie tutaj na sesji. Ja złożyłem wniosek w zasadzie dość prosty, bo jest ogłos mieszkańców, dodanie punktu i tyle. Także ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Po drugie, jeszcze jest jedna sprawa. Ja na jednej z komisji też składałem wniosek, żeby wprowadzić punkty głos mieszkańców. Więc nie rozumiem, dlaczego tu jest taki problem. Teraz jest procedowana uchwała, czyli statut. W związku z tym ja jako radny Rady Miejskiej Radki Zdrój składam tutaj w tym momencie wniosek na ręce przewodniczącego do przegłosowania tego. Tak, mamy prawo jako radny. Pan Rogowiec też ma prawo tutaj złożyć w tym momencie tak samo swoje tutaj uwagi do statutu i też musimy to przegłosować. To są prawa. Proszę przeczytać dokładnie statut Rabki, a później zabierać głos. Proszę. Proszę pani. Nie kwestionuję tego, że każdy z nas ma prawo zająć stanowisko na sesji, tylko jest prośba, że w sumie jesteśmy wspólnotą radnymi, którzy pracują wspólnie dla tego miasta i powinniśmy właśnie takie kwestie rozstrzygać na komisjach, bo po to są te komisje. I komisje, jest to poważne w stosunku do nas wszystkich. Dlatego prośba, to jest prośba, żeby sprawy rozpatrywać, analizować na komisjach. Mogę się odnieść, ale nie. Mam prawo się odnieść tutaj. Dobrze, po pierwsze, ja też uczestniczyłem na komisjach statutowych, gdzie większość radnych nie była. Najwięcej, co tutaj składał też do poprawek do statutu, był pan Latawiec radny. Też składał swoje propozycje i tak dalej. Ja też składałem dokładnie. I, proszę? Tylko dwie. Tak, ale było składane. Żaden z radnych tutaj nie składał żadnych. Pan Rogowiec też złożył. W związku z tym, jest sesja, mam prawo złożyć wniosek do głosowania. W związku z tym, żeby była zachowana procedura, proszę to przegłosować. Dobrze, panie Marku, tylko w kwestii formalnej. Jeżeli pan pisze wniosek, to chciałbym zapytać, składam wniosek dotyczący zmian w projekcie uchwały na wniosek przewodniczącego doraźnej komisji statutowej w sprawie zmiany statutu. Składał pan jakiś wniosek? Proszę poprawić to, proszę przygotować tak, jak ma być. Proszę bardzo, ogłaszamy 5 minut przerwy. Proszę państwa, na prośbę radnej ogłaszamy 5 minut przerwy. Proszę bardzo, miło mi, że przewietrzymy trochę nasze umysły. Czas goni. Nad jedynką będziemy głosować. Nad jedynką będziemy głosować, w trójką pokoju komisja. W tym momencie do tych uwagi wnioskodawca czy Komisja statutowa powinna zostawić o to, żeby...
W takim razie przystępujemy do drugiej części naszej sesji. Wobec wpłynięcia do Rady poprawek do projektu uchwał w sprawie zmiany statutu gminy Rawka-Zdrój wniesionych przez radnego Rąbca, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad każdą poprawką, którą zaproponował pan radny. Jeszcze jedno słowo. Proszę bardzo. Jako przewodniczący doraźnej komisji statutowej chciałbym przedstawić stanowisko komisji w sprawie tych poprawek. Proszę uprzejmie. Jeżeli chodzi o poprawki zgłoszone przez pana Pawła Rogowca, to komisja rekomenduje o przyjęcie pierwszej, trzeciej i piątej poprawki. A jeżeli chodzi o wniosek pana Cieplińskiego, to komisja wnioskuje o odrzucenie wszystkich wniosków. Dziękuję. To jest stanowisko przewodniczącego doraźnej komisji statutowej. Proszę bardzo, pan. Panie radny, a czy się sugeruje, żeby odrzucić to? Jakie pan stanowisko zajmuje? Trzeba to taki znacznie nie robi. To są dość spore zmiany. Zresztą głos mieszkańca też jest obecny. Każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć. No. To jest kwestia minut. Mówimy o kwestii. 3 minuty, 5 minut, tam chodziło o długość wypowiedzi. Panie przewodniczący komisji statutowej, dlaczego w tym momencie pan się wypowiada jako przewodniczący komisji, gdzie nie było obrad teraz komisji? Pan musi spać, był obrad. To nie było zwołane komisja? Była zwołana komisja. Ja powiem jedno. Powiem tylko jedno. Tutaj dwóch radnych dzisiaj, czyli i pan Rogowiec, i ja złożyliśmy pewne punkty do przegłosowania. I ja uważam, że każdy radny teraz powinien zagłosować, a nie mówić, że pan to odrzuca czy nie odrzuca. Nie, ja tylko przedstawiłem stanowisko. Ma prawo do tego, jak przedłożyć. Tak, a teraz musimy głosować na każdą. Tak, oczywiście. Proszę państwa, ja jeszcze chciałam tylko dwa słowa dodać. Wybieraliśmy komisję statutową po to, żeby pracowała nad statutem i pracowała go do końca. Miała na to czas, było na to bardzo dużo czasu. I uważam, że dzisiaj nie ma sensu. Jesteście państwo za to odpowiedzialni. Tak samo jak każdy z nas, który pracuje w danej komisji, czy to jest przewodniczący, czy to są członkowie danej komisji, rewizyjnej, budżetowej, kultury, oświaty i tak dalej, są odpowiedzialni za pracę w tej komisji. Tak samo komisja statutowa, czyli państwo, którzy zgłosiliście się do tej komisji, którzy zostaliście wybrani, jesteście odpowiedzialni za ten statut. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, tak? I tyle chciałam podkreślić. Chwileczkę, po kolei, kto się zgłasza? Pani Dorocy Majerczyk, komisja obradowała, jak się bodajże panie tak radny 20 grudnia, tak? To, co się z
przedstawili, to co przeglądaliśmy, to jest czysto przygotowane przez panią mecenas. A robił pan na mnie nagonkę, że nie pracuje. A jak pan pracuje? Co dostało? Ile się będzie ciągła ta komisja? Bo pan razem z panem sekretarzem mieliście tyle do tego. Do powiedzenia, co teraz się pan sekretarz wypowie na ten temat pracy komisji? Bo mamy koniec grudnia, a pan ciął ustalony mi statut do końca grudnia. Momencik, panie Darku, panie radny, zróbmy może usystematyzujmy to. Po prostu, panie sekretarzu, musi pan pośmiechać. Panie odpowiada, były zgodne z przepisami. Bardzo nie udzieliłem ani jednemu. Panu ani drugiemu nie udzieliłem głosu. Bardzo proszę o dyscyplinę, bo tak to dojdzie do bitki zaraz. Proszę o spokój. Proszę państwa, musimy usystematyzować to. Panie Darku, bardzo pana proszę. Cierpliwości Darku, no zrozumie. I teraz tak, czy przystępujemy do głosowania poprawek? Czy przystępujemy do dyskusji nad całością przygotowanego statutu? Musimy to rozstrzygnąć. Proszę bardzo. Kto jest za tym, żeby ręcznie, nie wchodzimy w dyskusję nad całością statutu w tej chwili, tylko przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym, że przystępujemy do głosowania? Proszę ręka do góry. Proszę. Nie, chodzi o to, że mamy chwileczkę, mam dwie koncepcje. Wiem, że radni chcą dyskutować nad całością statutu w sensie pewnych. My możemy głosować i chcę głosować poprawki. Teraz tak, jeżeli ja zacznę głosować poprawki, zacznie się dyskusja. Niepotrzebna dyskusja. To lepiej zrobić tą dyskusję teraz, czy robić po poprawkach. O to mi chodzi. Panie przewodniczący, proszę bardzo. Drodzy radni, dwóch radnych, jeszcze raz powtórzę, złożyło wnioski o zmianę do statutu, który był dany na wniosek pana przewodniczącego komisji statutowej. W związku z tym trzymajmy się tego, co złożyliśmy, żeby tu nie przeciągać. Do pana Pawła radnego, pana Rogowca. Następnie przeanalizujmy mój wniosek pod głosowanie i tyle. I skończmy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Koniec dyskusji. Tylko analizy i szczegółowe zapoznanie z projektem uchwały i wprowadzenie zmian stwierdzam, iż w nowym statucie należałoby wprowadzić poniżej wymienione poprawki, twierdzi radny. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Paragraf trzeci, ustęp 15, zmienia się słowa wydział organizacyjno-administracyjny na słowa biuro obsługi Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę bardzo, kto jest za? Naciśnie przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, za 14. Nikt nie jest przeciw. Poprawka została przyjęta. Przystępujemy do punktu drugiego. Paragraf 13. Po ustępie drugim dodaje się ustęp 2a i otrzymuje brzmienie. Kadencja organu gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru Rady Miejskiej. Tu nie trzeba, to jest uchwała obowiązująca. Momencik, pan Marek musi się zalogować. Wylogowało mnie. Nie włożyłeś dobrze karty do czytnika. No. Muszę się starać. Zasuwają mnie. Za dużo emocji dałeś. Usuwają mnie. Może ktoś jest? Jeszcze. Nie, no musimy włączyć, to chwilkę potrwa. Kilka razy uruchomiłem. Aktualizuje się. Włącza się aktualizacja.
No. Jeśli mogę, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan sekretarz. Czy jedna rzecz, czekając na zamówienie. Chwileczkę, zanim się do... Zgłoszona poprawka, która jakby... Mówimy o tej... 13. O tym 13 paragrafie, ustęp 2, gdzie dopisujemy brzmienie dodatkowo, które jest regulowane materią ustawową, gdyż o kadencyjności rad decyduje ustawa o samorządzie gminnym. W obecnym, obecnym statucie takiego zapisu nie mamy, gdyż faktycznie to reguluje zapis ustawowy. Jeśli nastąpi zmiana ustawy, w tym momencie tak samo też inne akty jakby są do tego zobligowane po prostu honorować zapisy ustawowe. Bezprzedmiotowa po prostu poprawka bez. To tylko mówię, że nie stosuje się zapisów, nie powiela się zapisów ustawy. Tak, dziękuję. Nie mogę zabrać głos? Proszę bardzo, proszę. No ale w ustawie jest wiele zmian i później te zmiany musimy wprowadzać do statutu, więc... Oczywiście. I o to pan zarzucił do ostatniej poprzedniej komisji, że nie ustawa. Organizację pracy Rady reguluje statut. Że się zmieniła ustawa i że są punkty zmienione w nowej ustawie i powinny być naniesione w statucie. W związku z tym jest poprawka. No ale coś ten komputer twój zaniemógł. 2%. Nie poddałeś. Nie poddałeś. Chciałbym serdecznie. Dobrze, to muszę troszeczkę podpływać, bo ja na razie 2%. Nie, do kotka, nie. Ale tutaj pod nie można. Proszę Państwa, w takim razie to jest do poziomu zaktualizował program na 2% przez ten czas. W związku, no niestety musimy ogłosić przerwę do aktualizacji. Proszę bardzo, 5 minut mało. Nie wiadomo. Dara? Nie da się. Proszę? No nie chcę, bo to się nie może. Proszę Państwa, na razie robimy 5 minut przerwy, jeżeli się nie zaktualizuje, zrobimy jeszcze 5. Bo w dłuższej przerwie musielibyśmy przegłosować, a nie mamy jak przegłosować. No, nie może. 5 minut przerwy.
Dziękujemy bardzo. Dobrze, proszę Państwa, koniec dyskusji. Praktycznie wszyscy radni są. Rozpoczynamy ponownie trzecie podejście. Proszę, przystępujemy do głosowania punktu drugiego poprawek zgłoszonych przez Pawła Rogowca. Paragraf 13 po ustępie drugim dodaje się ustęp 2a i utrzymuje brzmienie: kadencja organów gminy trwa 5 lat, liczą od dnia wyboru Rady Miejskiej. Proszę bardzo, kto jest za? Chwileczkę, bo ja zaś się niezalogowany jestem. Nie? Bo to wszystko Marek mówi, mamy punkci ciszy świeci. Każdy go to puder po kolei też brak nie sam się nawrócił na wiarę. Proszę Państwa, dobrze proszę, głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Jeszcze. Robercie, głosuj. Ciebie. Jeszcze pan. To już dobra. Już jest. Za przyjęciem, głosował 14, za przyjęciem poprawki 4, 8 przeciw, 2 się wstrzymało. Poprawka została odrzucona. Przystępujemy do punktu 3. Paragraf 44 w ustępie drugim w poprawce wprowadzonej przez Komisję Statutową łączny czas interpelacji lub zapytania wygłoszonego na sesji nie może przekraczać 3 minuty. Wnoszę o wprowadzenie zapisu. Łączny czas interpelacji lub zapytania wygłoszonego na sesji nie może przekraczać 5 minut. Proszę, kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 13 było za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się jeden. Poprawka została przyjęta. Podpunkt 4. Paragraf 17. Po ustępie 11 dodaje się ustęp 11a. I otrzymuje on brzmienie: obowiązek ustalania planów pracy nie dotyczy komisji skarg, wniosków i petycji. Kto jest za przyjęciem? Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, za przyjęciem poprawki 3, przeciw 7, 4 się wstrzymało. Poprawka została odrzucona. I ostatnia, piąty punkt. W załączniku numer 9 do statutu gminy Rabka-Zdrój w regulaminie komisji skarg i wniosków w paragrafie 6 ustęp 1 wpisano komisja rewizyjna, a należało wpisać komisja do skarg, wniosków i petycji. Kto jest za przyjęciem poprawki? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
głosowało 14 radnych, za przyjęciem 14, poprawka została przyjęta. Tu mielibyśmy sprawę już rozstrzygniętą. W związku z tym przystępujemy do wniosku pana wiceprzewodniczącego, pana Cieplińskiego. I przystępujemy do punktu pierwszego, paragrafie. 20, paragraf 25, punkt drugi, dodaje się punkt ósmy, który otrzymuje brzmienie: wnioski i zapytania mieszkańców. Czyli punkt ósmy, zamknięcie sesji, zmienia ocenia punkt 9, to razem to robimy? Tak jak jest po punkcie. Proszę, kto jest za przyjęciem niniejszej poprawki? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Może przeczytać jeszcze raz tą poprawkę. No już było zagłosowane. W paragrafie 25 dodaje się punkt, który otrzymuje brzmienie: wnioski i zapytania mieszkańców. Zamknięcie sesji, zmienia się oznaczenie z punktu 8 na 9. Za przyjęciem, proszę państwa, 14, za przyjęciem 4, przeciw 7, wstrzymało się od głosu. Poprawka została odrzucona. Przystępuję do punktu drugiego. Zmienia się paragraf 29, punkt 4 i 5, które uzyskują brzmienie. W cudzysłowie, osoba nie będąca radnym może składać wnioski w punkcie i zakresie dotyczącym rozpatrywania danego projektu uchwały oraz wnioski i zapytania w punkcie, wnioski i zapytania mieszkańców w sprawach ważnych dla gminy. Wniosek pierwszy o zabranie głosu składa się do przewodniczącego Rady Miejskiej z podaniem projektu uchwały i zakresu projektu uchwały, którego wniosek dotyczy, bądź też z podaniem tematu zabrania głosu w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców. Wniosek składa, to jest ten drugi, wniosek składa się w biurze Rady na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej do 10 minut przed otwarciem sesji. 3. Przewodniczący może udzielić głosu takiej osobie. W przypadku odmowy należy uznać jako odmowę po otwarciu sesji. Łączny czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Wnioskodawca ma prawo do odniesienia się bezpośrednio do słów dopiero co prowadzonych przez dyskutanta ad vocem. Panie Michale, mogę zabrać głos? Bo i tak przeszło. Radni nie dali głosu mieszkańcom, więc nie ma sensu czytania dalej. Nie ma głosu dla mieszkańców. Jest w statucie. Proszę państwa, ja chciałem tu wnieść. Proszę ze zrozumieniem przeczytać o co chodzi. Głosujmy może dobrze. Dobrze. Kto jest za przyjęciem paragrafu 29, punkt 4 i 5 w brzmieniu, które odczytałem? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, za przyjęciem 4, przeciw 8, 2 wstrzymało się. Poprawka została odrzucona. I punkt trzeci, w paragrafie 45 dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie: obrady Rady Gminy, to jest sesja, oraz komisje są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej. No dobra, nie wypowiadam się. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem poprawki w punkcie trzecim, paragraf 45? Kto jest za? Kto jest przeciw? Czternastu, pięciu jest za, osiem
przeciw i jeden wstrzymał się. Proszę Państwa, jeżeli już mamy rozstrzygnięte, mogę teraz to zacząć. Proszę Państwa, nie jest prawdą, że głos mieszkańców nie mają. W statucie, nie pamiętam w którym punkcie, jest zapisane. Każdy mieszkaniec może złożyć głos, zapytanie na piśmie na 3 dni przed sesją, gdzie uwzględnia punkt, do którego się chce odnieść, temat, do którego się chce odnieść i jest to w statucie zapisane i nie ma żadnego problemu. Panie proszę bardzo. Tam jest zapis, owszem, ale do danej uchwały. A myśmy dzisiaj głosowali nad głos dla mieszkańca, żeby mógł przyjść przed sesją, nie 3 dni przed, tylko dokładnie, żeby mógł wypowiedzieć się w ważnych sprawach gminy. Druga sprawa, żeby miał możliwość ad vocem, a tego nie było. Mieliśmy przykład po ostatniej sesji. Nie. Panie Marku, jeżeli... Proszę Państwa, ja startowałem jako radny, obiecałem mieszkańcom, że będę też walczył o ten głos dla mieszkańców. I większość radnych, tak samo tu naszego, obiecało mieszkańcom. Więc w tym momencie wyszło wszystko. Ja uważam, że mieszkańcy powinni mieć głos. Ja wiem o tym, że proszę Państwa, gdyby przyszedł ktoś z miasta, nasz mieszkaniec i powiedział, że chce zabrać głos w takiej, i złoży to na piśmie, zawsze mu udostępnię ten głos. Bez względu na to, czy on się dotyczy danego punktu sesji, czy nie. On zgłosił chęć zania głosu. Chodzi o to, żeby uniknąć po prostu jarma. Panie Michale, ostatnia sesja była przykładem. Dlatego, że mieszkańcy nie mogli się nawet odnieść do wypowiedzi rady. No dobrze. Dla mnie na komisji. Proszę Państwa, komisja jest komisją, sesja jest sesją. Skoro mieszkaniec nie może przyjść na komisję, a chce przyjść na sesję, bo sesje w większości przypadkach są popołudniowych godzinach, po to właśnie, żeby mieszkańcy mogli sobie przyjść po pracy, a tutaj co? No proszę Państwa, ja nie będę się powtarzał. Dzisiaj wyszło po prostu wszystko, że radni nie chcą dać głosu. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Ktoś jeszcze w tej sprawie chce ad vocem pana radnego? No widzicie Państwo, macie, aleście statut, macie wszystkie dane, co było i zatwierdziliście i nikt nie chce odpowiedzieć panu Markowi, tylko ja mówię, że każdy mieszkaniec, który chce zabrać głos na sesji, niech napisze swój głos i niech go złoży w Radzie i nie zdarzy się, jak ja, dopóki ja będę, żebym mu tego głosu nie udzielił. Bez względu na to, czy dotyczy się punktu któregoś sesji, czy nie. Bo może być ktoś z miasta, który w międzyczasie ma bardzo ważną rzecz do przekazania inicjatywy. Dlaczego ja mam tego nie udostępnić? To dlaczego żeśmy ale po co dodatkowe punkty robić? Żeby było w statucie. Żeby było w statucie. Panie przewodniczący, mogę? Dobrze, proszę Państwa, ostatni głos pani i zamykamy ten problem. Ja proszę. Poproszyłam kolegów, którzy są przeciwni takiemu wniosku, żeby uzasadnili swoje stanowisko w tym momencie. Dlaczego nie chcą, żeby mieszkali? Mieli prawo wypowiadania się. Ale mają. Mieli prawo na ostatniej sesji? Nie mieli. Zabronione było. Ale może niech prawda da. Tam był. Sam do głosu i nie ma problemu. Nie rozumiemy się. Państwo dajecie 3 minuty, czy 3 dni przed sesją. Każdy może z mieszkańców zapytać się, mieć głos. Tutaj inaczej brzmi sformułowanie. To, że pan Marek proponuje. To, co inaczej proponuje. Zupełnie co innego. Pani Olu, nie 3 minuty. Tylko 5. Ale o czym my proszę, przystępujemy w takim razie, proszę Państwa, do uchwały, do przegłosowania projektu uchwały. Statutowej, tylko mnie zginęła. 120. Mam, dziękuję. Proszę Państwa, uchwała 122 w sprawie zmiany statutu gminy Rabka Zdrój. Kto jest za przyjęciem ustawy z uchwały 122? Proszę jeszcze o zmianami. W sprawie zmiany statutu po zmianach, które zostały dzisiaj głosowane. Te zmiany zostaną wprowadzone do statutu, czyli po zmianach. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 14 radnych za, 11, 3 przeciw. Statut został w zmianach przyjęty. Ja chciałem się odnieść jeszcze do tego, dlaczego byłem za. Proszę bardzo, poza kolejką. Ma pan głos jako przewodniczący. Proszę. Chciałem się odnieść, dlaczego byłem za, ponieważ tutaj zobligowało mnie to, że ten statut jest tylko i wyłącznie powieleniem właśnie rozporządzenia działań.